Chciałem poinformować, iż w ostatni piątek, 11 marca, tu w tej sali udało nam się doprowadzić do zawarcia ugody między gminą Wolsztyn a spadkobiercami Ireny Mycielskiej w kwestii jakże ważnej dla naszego miasta, a mianowicie zespołu pałacowo-parkowego. Było to kolejne spotkanie ze spadkobiercami, którzy walczą o zwrot majątku, parku i pałacu. W zeszłym roku spotkaliśmy się ze spadkobiercami, rozmawiając z nimi na temat ewentualnej ugody. Po tym spotkaniu spadkobiercy przesłali pismo z ofertą cenową opiewającą na 6 milionów 750 tysięcy. Za tą kwotę gmina Wolsztyn miała zakupić zespół pałacowo-parkowy. Na spotkaniu piątkowym 11 marca w tejże sali spadkobiercy zjawili się, przedstawiając nam nową ofertę cenową. Przed piątkowym spotkaniem poprosiłem radnych Rady Miejskiej o spotkanie. W wyniku tej rozmowy radni upoważnili mnie do prowadzenia negocjacji, nie określając żadnej bariery cenowej. Natomiast również i my, jako samorząd miejski, przystępując do tego spotkania, byliśmy przygotowani, mając w ręku odpowiednią wycenę rzeczoznawcy. Tak jak wspomniałem, spadkobiercy przedstawili nam swoją wycenę. I tutaj muszę dodać, przypominając kwotę przywołaną przez spadkobierców w piśmie, które trafiło do Urzędu Miejskiego, 6 milionów 750, natomiast kwota z operatu, z wyceny przedłożona przez spadkobierców to ponad 7 milionów, a dokładnie 7 milionów 600. Podczas trwających prawie 5 godzin negocjacji udało nam się dojść do porozumienia, zgodnie z którym gmina Wolsztyn zapłaci spadkobiercom kwotę 5,5 miliona złotych, a spadkobiercy zrzekną się wszelkich roszczeń co do zespołu pałacowo-parkowego. Co za tym idzie, park i pałac staną się własnością gminy Wolsztyn. Niezbędna będzie tutaj jeszcze uchwała Rady Miejskiej. Taką uchwałę wniesiemy pod obrady najbliższej Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 marca tego roku, a następnie spotkamy się u notariusza. Jeśli macie Państwo jeszcze pytania, razem z moim zastępcą i skarbnikiem jesteśmy do dyspozycji. Za kilka lat, kilkanaście, kilkadziesiąt, nie zapyta nas, mam nadzieję, nikt, czy inwestycję drogową pod nazwą XY wykonaliśmy w roku 2016, 17 czy 18, ale mógłby nas zapytać za lat kilkadziesiąt, dlaczego park i pałac nie jest własnością gminy, dlaczego jest ogrodzony płotem. A tego chcieliśmy uniknąć. Jest to miejsce na tyle ważne dla naszego miasta, dla naszej historii, iż nie wyobrażamy sobie,
utraty zespołu pałacowo-parkowego. Czy ta utrata była faktem? To znaczy, czy był ostateczny wyrok sądu stwierdzający, że prawa własności do kompleksu pałacowo-parkowego mają spadkobiercy? Nie było innego wyjścia, tylko odkup, tak? Rozumiem. Mogliśmy... Wykorzystano wszystkie drogi, tak? Mogliśmy wystąpić, złożyć jeszcze kasację. Od ostatniego, niestety niekorzystnego dla nas wyroku. Natomiast pytanie i duży znak zapytania. Jaki byłby ten wyrok, mając na uwadze te poprzednie, niestety dla nas niekorzystne? I jakie byłoby nastawienie spadkobierców co do ewentualnych negocjacji z nami? Jeśli mogę w tym miejscu coś dodać, to powiem tak. Z biegiem lat widmo utraty tego zespołu pałacowo-parkowego stawało się coraz bardziej realne. Biorąc pod uwagę tutaj wyroki w tej sprawie, a także praktykę sądów w tej kwestii, i to patrząc obszarowo na terenie całego kraju, jak i Wielkopolski, tego typu nieruchomości, Szanowni Państwo, stawały się ostatecznie, wracały po prostu do spadkobierców, do tych właśnie byłych właścicieli. I praktycznie nasza tutaj nieruchomość, nasz zespół pałacowo-parkowy także zmierzał w tym kierunku. Wszystkie ostatnie wyroki, Szanowni Państwo, były na naszą niekorzyść. Można powiedzieć, że właściwie te negocjacje, które podjęliśmy, to był taki chyba ostatni moment na możliwość takiego polubownego zakończenia tejże sprawy, bo nawet nie chcemy wracać, nie chcemy wiedzieć, co by się wydarzyło, gdyby te negocjacje na dzisiaj zakończyły się dla nas niekorzystnie. Wtedy, Szanowni Państwo, po ostatecznym wyroku sądowym następuje wpis byłego właściciela do księgi wieczystej i gmina Wolsztyn przestaje być właścicielem obszaru, który ma około 18 hektarów ziemi wraz z obiektem pałacowym, cennymi krajobrazowo widokami, drzewostanem, cennymi historycznie, także różnymi aspektami. I wtedy właściciel, który staje się zarządzającym jednocześnie tym terenem, ma prawo ogrodzić teren, nie wpuścić nikogo, a na pewno dla nas, dla naszej społeczności lokalnej byłby to ogromny cios, biorąc pod uwagę niemożność wejścia na teren zespołu parkowego, który rozciąga się praktycznie od Fala Park do Karpicka. Całe nabrzeże Jeziora Wolsztyńskiego zostało objęte roszczeniami. Podczas negocjacji pojawił się taki pomysł, aby spadkobiercy odzyskali pałac, a park został przy mieście. Niestety, zgodnie z decyzją konserwatora zabytków, nie ma takiej możliwości. Jest to obiekt pałacowo-parkowy jako jeden zwarty zespół i musimy mówić tutaj o całości. Ja powtórzę, nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, aby miasto Wolsztyn utraciło ten zespół pałacowo-parkowy, aby mieszkańcy mieli zakaz wstępu lub ten wstęp do parku był utrudniony, nie taki, do jakiego przywykliśmy przez lata. Tego by nam po prostu mieszkańcy nie wybaczyli. Nie chcieliśmy stawiać tak ważnego miejsca dla Wolsztyna na szali i utracić to miejsce. Pałac został odzyskany. Co z nim dalej? Na razie stoi pusty. Na razie stoi pusty, ale sprawa własnościowa jest uregulowana. Pozostają jeszcze pewne formalne aspekty tutaj tej regulacji. Natomiast gmina Wolsztyn będzie mogła wydzierżawić ponownie ten obiekt, Szanowni Państwo, żeby
podjąć tam działalność, trzeba tam zainwestować. Żeby ten interes opłacał się, wiadomo, że muszą być spełnione pewne warunki, a przede wszystkim musi być pewna przyszłość tego obiektu. Co w tej chwili właśnie się stało. Będzie można zawrzeć umowę na taki okres, która przyszłemu najemcy pozwoli zainwestować odpowiednie pieniądze i w tym okresie najmu czerpać również z tego zyski. Inaczej nikt przecież tam nie zainwestuje. Zarówno dla nas, jak i dla przyszłego potencjalnego dzierżawcy, no chyba najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo, taki spokój co do kwestii własności, bo to jest, myślę, podstawą w tym wszystkim, bo jak dobrze wiemy, pałac też wymaga ponoszenia nakładów różnego typu na jego standard, aby stopień zużycia technicznego utrzymywał się na odpowiednim poziomie. I wiedząc o tym, też potencjalny dzierżawca nie będzie inwestował w coś, nad czym wisi widmo utraty bądź przeniesienie własności na inną osobę. Także myślę, że poprzez te negocjacje, poprzez uważam zakończone dla nas wynikiem pozytywnym rozmowy, dajemy sobie takie też bezpieczeństwo co do tego zespołu pałacowo-parkowego odnośnie jego dalszej przyszłości. Pojawia się też możliwość dalszego inwestowania, Szanowni Państwo, w ten zespół pałacowo-parkowy, który, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, jest dla nas bardzo istotną wizytówką naszego regionu, naszego miasta, powiatu czy gminy. Mamy dalej opracowaną koncepcję zagospodarowania brzegów Jeziora Wolsztyńskiego. Teraz w większym spokoju będziemy mogli podchodzić do kolejnych inwestycji w park miejski. Będziemy robili pewne inwestycje z większym myślę, przekonaniem o tym, że to, co robimy, jest korzystne zarówno dla samorządu lokalnego, a przede wszystkim dla naszego społeczeństwa lokalnego. Muszę powiedzieć, że właściwie od początku, kiedy objęliśmy stanowiska, patrzyliśmy optymistycznie bardzo w ten zespół pałacowo-parkowy. Nie dopuszczaliśmy też myśli o tym, że może zmienić właściciela, czego przykładem są kolejne inwestycje, które realizowaliśmy w ostatnim czasie na terenie właśnie parku miejskiego. Czy to oświetlenie, czy ścieżki, dukty leśne tutaj na terenie parku. Także zawsze kierowaliśmy się tutaj w tej sprawie dobrem społeczeństwa i uzyskaniem ostatecznie w końcowym rozrachunku pozostawieniem przede wszystkim tego pałacu na naszym majątku. Akt notarialny już został podpisany? Jeszcze nie. Najpierw, tak jak wspomniałem, 30 marca uchwała Rady Miejskiej, następnie akt notarialny. Dziękujemy Państwu.